Otwórzmy 13 rozdział Księgi Sędziów. Ja, kiedy wy otwieracie, to ja tylko powiem krótko, że Księga Sędziów to jest bardzo nieprzyjemna w lekturze księga. Dzieje się tam wiele różnych okropnych rzeczy. Ogólnie można powiedzieć, że jest to księga, która jest na odwrót, na opak. Wszystko jest jakby odwrócone. Chciałbym, żebyśmy mieli gdzieś w tyle głowy tą myśl o tym, że w Księdze Sędziów rzeczy są odwrócone wtedy, kiedy będziemy czytali ten tekst. Bo chciałbym się zająć małżeństwem, małżeństwem, z którego urodził się Samson. Tak więc pozwólcie, że przeczytam ten fragment i chciałbym, żebyśmy wspólnie zwracali uwagę na informacje, które w tym fragmencie są odnośnie tego, jakim małżeństwem ci ludzie byli. A potem zobaczymy, czy się czegoś możemy nauczyć z tego. Od drugiego wersetu, 13 rozdział. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swojego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swojego imienia, tylko rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazyrejczykiem Bożym. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, kiedy ma się narodzić, który ma się narodzić. I wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale jej męża nie było przy niej. Kobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swojemu mężowi, mówiąc do niego: oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia. Manoach wstał więc, poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: tak jestem. I rzekł Manoach: gdy się więc spełni twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Anioł pański odpowiedział Manoachowi: niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj niech nie je, wina mocnego napoju niech nie pije, niczego nieczystego niech nie dotyka. Niech przestrzega wszystkiego, czego jej nakazałem. Wtedy rzekł Manoach do anioła pańskiego: chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Może dotąd, bo może jeszcze końcówka od 20 wersetu. Gdy płomień z ołtarza buchnął ku niebu, także anioł pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. To też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię.
i nie ukazywał się już anioł pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł pański i rzekł Manoach do swojej żony: na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Lecz jego żona odpowiedziała mu: jeśli Pan chciałby naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia ani ofiary z pokarmów i nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani teraz nie objawiłby nam czegoś podobnego. I porodziła ta kobieta syna i dała mu imię Samson. A chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. Powiedzcie mi, jakie mamy, czy widzicie tu jakiekolwiek informacje odnośnie tej rodziny Manoacha i jego żony w tym tekście? No wiecie, oczywiście, najprościej jest wyłożyć tekst w porównaniu z Nowym Testamentem, powiedzieć, no tu jest zwiastowanie, podobnie jak Marii, tak urodził się ktoś wyjątkowy, albo pójść, powiedzieć, no to jest podobnie jak Sara i Abraham, tak, rodzi się bohater. No to jest oczywiście główna treść tego fragmentu i oczywiście ten tekst mówi głównie o tym, ale on mówi nie tylko o tym. Występuje niemoc u kobiety. Co? Występuje niemoc u kobiety. Tak. I zawsze jak ona występuje, to po prostu przychodzi ktoś przeznaczony na coś. Tak. Często jest tak właśnie, że kobiety bezpłodne rodzą zawsze jakiegoś przełomowego, tak, bohatera. Tak, to jest na pewno fakt. Ale czy to nam cokolwiek mówi o ich rodzinnym życiu? Bo ja chciałbym dotrzeć do tej treści, co jest powiedziane o ich rodzinnym życiu. Czy zwróciliście uwagę na to, gdzie jest Manoach, kiedy pojawia się anioł? Bo za pierwszym razem tego nie wiemy, ale za drugim razem wiemy. A gdzie jest jego żona? Bo niewątpliwie oboje znali Pana. Manoach to był pobożny facet, on się modlił, Bóg go wysłuchiwał. Drugi raz anioł przyszedł, tak? Ale popatrzcie, że na polu jest jego żona. A on gdzie? On jest w domu, przepraszam bardzo. Świat trochę na opak, mi się zdaje. Analizowaliśmy pierwszą księgę Mojżeszową i tam kto miał być na polu, a kto miał rodzić? Kto miał być w domu? Nie? Jest to trochę... To jest pierwsza rzecz, która mnie osobiście... No, to jest antykultura. To może arabska, ale na pewno nie żydowska, nie? Ale widzę tego na pierwszy rzut oka, się nie widzi, ale ona jest na polu, a on jest w domu. Co on robi w domu, kiedy ona zasuwa, że tak powiem? Może się modli, tak? Może, nie wiem, no modlenie mu wychodziło, tu trzeba przyznać. A zwróćcie uwagę, bo często w Księdze Sędziów są takie słowa klucze, na przykład Sisera padł i legł, a Debora powstała w pieśni. Zwróćcie uwagę na ruch w tym tekście. Zwróciliście uwagę, że ona biegnie, a co on robi? Dziesiąty werset. Ona pobiegła więc. A w jedenastym? Wstał i poszedł. Tak, on po prostu, on jest pełen takiego, no, szacunku do siebie, no, mówiąc wprost. No poszedł, bo był ciekaw tego anioła, nie? No. On jest, zresztą, a czy zwróciliście uwagę, no bo to się tak wydaje, że takie pobożne to małżeństwo jest. A czy zwróciliście uwagę na to, jakie pytanie tak naprawdę zadaje Manoach aniołowi? Dwunasty werset. Gdy się więc wypełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Powiedzcie mi, co to świadczy, czy to pytanie świadczy o czymś odnośnie Manoacha?
No zastanówmy się nad tym przez chwilę. Znacie takich ludzi, którzy pytają Pana, na przykład, czy się ochrzcić, dajmy na to. Albo czy coś tam zrobić, albo czy czegoś nie robić. Powiedzcie mi, skąd Manoach miał wiedzieć, co ma robić ten chłopiec, co z nim należy robić? No teoretycznie powinien to wiedzieć z domu ojca. Powinien to wiedzieć z domu ojca, powinien to też znać z pisma. U nich była dostępna nauka, to nie było tak. Oni nie byli jakimiś ćwokami nie umiejącymi czytać i pisać. I wiecie, samo to, że on zadaje takie pytanie, to tak w istocie odrobinkę mówi odnośnie ich domowej sytuacji. Odnośnie gruntu, na którym oni stoją. Zrozumcie, że źródło, z którego on powinien wiedzieć, jak wychowywać syna, to jest dokładnie to samo źródło, z którego on powinien wiedzieć, że to on powinien być na polu, a żona w domu. To jest dokładnie to samo źródło. Potem urodził się Samson. Przepraszam, no. Ale mogę tylko wariant taki, powiedzmy, tak. Alternatywny. Bo Manoach chce zapytać anioła, jak ma ten chłopiec żyć i co ma robić, dlatego że no, musi po prostu chcieć bardzo, żeby ten chłopiec rzeczywiście no, jak gdyby był tym kimś, prawda? Ponieważ on już rozumie, że to ma być ktoś, to ma być ktoś wyjątkowy. A to, co odpowiedź tego anioła w pewien sposób to potwierdza. Tak. Bo w szczegółach jak gdyby ustala pewne zasady, reguły, których niekoniecznie każdy chłopiec z domu musi wynieść, prawda? Tak. Mogą być inni. Tak, no i odnośnie tej inności reguł, anioł poucza go po raz któryś. Zwróćcie uwagę, że on nie mówi nic innego. Dokładnie to samo, co powiedział jego żonie. Jego poselstwo się nie zmienia. I stąd moim zdaniem należy wywnioskować, że pozostałe rzeczy, także prawo dotyczące Nazyreatu, on powinien wiedzieć z ksiąg te rzeczy. On nie powinien, jakby wyjątkowość tego chłopca będzie polegała na czym? Na tym, że będzie Nazyrejczykiem. Koniec, kropka. Rzeczywiście, prawo Nazyreatu było prawem zapisane. Tak. Nawet gdzieś tu w notatce mam, gdzie 4 Mojżeszowa 6, 1-21. No właśnie, no właśnie. On prawdopodobnie chciał się dowiedzieć odnośnie tego, jak go wychowywać. Coś takiego. Popatrz na ten 12 werset. Jak go wychował, to my dobrze wiemy. Jak się czyta historię z Samsona, to jest pasmo katastrof jego osobistych aż do jego śmierci. Facet, który przez całe życie kierował się swoimi oczyma. Taka jest prawda. W końcu, jak mówię, wydłubali, to w końcu doszedł do jakiegoś samookreślenia. Warto. Zupełnie serio. Myślę, że życie Samsona, sposób, w jaki on żył, nader mocno mówi odnośnie tego, co się działo w ich domu. Nie? A na 100%? Czy może być tak, że są może na syna, a dziecko jest... Nie wiem. Albo są bezbożne
dużo osób radzi. Zdarza się tak czasami, na przykład Samuel nie miał pobożnych synów. Miał dwóch synów, pisze, i nie byli. Nie szli jego drogą. Więc to się czasami może zdarzać, tak? No, Heli był pod tym względem jeszcze lepszy. Tak. Ja myślę o Samuelu. Marku, a jeszcze chciałam zapytać, no ale jak to? Przecież jeśli Bóg wysłuchał głosu Manoecha i Janioł przyszedł do Boży jeszcze raz, to czemu przyszedł do niej, jak była na polu, a nie przyszedł wtedy, do niego, jak on prosił? Na przykład. Albo jak byli razem. No. Tylko ona musiała iść po niego, a on wstał i za nim poszedł. Nie. To jest takie znamie zbawienia. To jest dobre pytanie. Żeby się ruszył ryszt. Bo tak naprawdę, ale jaka jest odpowiedź? Tak naprawdę poselstwo, które miał anioł, bo to było poselstwo dla niej po prostu. No tak. Albo to była jedyna rzecz, która by zgłosiła, żeby wyszedł z naszej pory. Yes! Ty jesteś zawsze mocny w takie określenia. Zapewne. Zapewne. Wreszcie po prostu anioł pański pokazał mu, gdzie jest jego miejsce w ciągu dnia. No to wiecie, jeden z naszych braci gdzieś tam był w jakichś krajach afrykańskich. Mówi, że tak, że tam jak się spotyka mężczyznę, który pracuje, to jest po prostu, to jest jakiś kompletny łamaga, który jeszcze nie znalazł se kobiety, która by mogła pracować, a on w tym czasie spędza większość dnia w cieniu palmy, nie? To jest standard. Więc, ale my tu widzimy podobny obraz. Nie wiem, czy żeście to zauważyli. Tu jest bardzo podobny obraz. Ona jest w polu, a on siedzi w domu, bo jest chłodno. No. On... Co ja chcę powiedzieć wam? Oczywiście ta najprostsza prawda, wiecie, chrześcijanie często mówią, że co nie wypływa z przekonania jest grzechem. Tylko, że tam jest pistis w tym tekście, to jest Rzymian 14:23, tam powinno być, co nie wypływa z wiary jest grzechem. To jest to samo pistis, które jest w wersecie, w liście do Rzymian, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, przez Słowo Chrystusa. To jest dokładnie ta sama wiara. Więc grzechem jest to, co nie jest oparte na Bożym Słowie, mówiąc, przeskakując te dwa stopnie, tak? Czy widzimy już naukę dla małżeństwa, która wynika z tego? Ciężko jest wychować syna, dobrze go wychować, jeśli dom nie jest napełniony Bożym Słowem. jeśli trzeba pytać Pana, jak wychować dziecko. Jeśli się nie spełnia tego obowiązku. Wiecie, poprzednią moją bytność tutaj zacząłem od zdania pewnego brata, który powiedział tak, że napominany przez kogoś tam, no ale przecież twoja żona może ci w końcu w tej ciąży umrzeć. Mówi, no taka jest jej rola. Mówi, ale ty się w końcu zarobisz, mając kolejne dziecko, bo to jest moja rola. I to jest to. Ten facet nie rozumie, jaka jest jego rola. Czy rozumiemy, jaka jest nasza rola? Czy potrzebujemy do tego objawienia? Tak, w końcu ten anioł Manoacha wyciąga w pole. Tam, gdzie powinien być. Czy można taką kwestię rzucić, że ci, którzy mają na przykład po prostu w sumie ten dzieci, a nie chcą mieć później tego więcej, przez to, że się obawiają jakichś tam ekonomicznych albo innych aspektów, a mienią się chrześcijanami,
jest to postępowanie po prostu ten, wbrew słowu Bożemu, tak? Wiesz co, ja nie ośmielę się osądzać w tej dziedzinie czyjegoś osobistego życia. Natomiast ja na to patrzę w taki sposób, że płodność jest również darem Boga. I marnowanie tego nie jest dobry pomysł, tak to powiem. Bardzo właśnie o tym chodziło. No. Tylko tyle, tak. Są możliwości, tak. Tego wszystko. Dla nich jest stworzony program 500 plus. Co? Nie słyszę. I wygodne życie. Dla takich jest stworzony program 500 plus. No dobra. Dobrze, fajne. 500 plus. Kochani, ja dzisiaj nie chcę przedłużać. Ja chciałem was doprowadzić do takiego wniosku, że dom chrześcijański to jest dom pełny Bożego Słowa. Małżonkowie pełnią swoje role według tego, jak rozumieją Boże Słowo. Oni je rozumieją i wprowadzają je w praktykę. Dzieci wychowywane są według Bożego Słowa, nie według najnowszych mody psychologicznej czy jakiejkolwiek tam. Manoach nie potrzebuje pytać anioła, jak wychować dziecko. On to robi, bo on nie jest jakby... On nie jest przepełniony, to coś z tego, co dzisiaj Przemek mówił, nie jest przepełniony Bożym Słowem. No i pierwsze pragnienie jego syna, ledwo jest dorosły, to zaprzeczyć wszystkiemu temu, do czego powołał go Bóg. To jest niesamowite. Pierwsze co, z objawienia wiemy, że on zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Patrzcie, piąty werset. Pierwszy werset 14 wersetu, początki dorosłości tego faceta. Poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł, oznajmił swojemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, wejdźcie mi ją za żonę. Katastrofa. Teraz tak, on jako Nazyrejczyk miał się nie zanieczyścić, ale już po drodze jadł miód z trupa lwa, którego wcześniej zabił. Jak myślicie, co to jest z punktu widzenia Izraelity? To jest zanieczyszczenie. Stanowczo. I to jest nie pierwszy, nie ostatni raz, bo potem walczy oślą szczęką, który też nie powinien był dotykać jako Nazyrejczyk. U prostytutki ląduje całym swoim życiem. On próbuje zaprzeczyć temu, co orzekło Boże Słowo odnośnie niego. Kim on ma być? Wiecie, przypuszczam, że ta niechęć do Bożego Słowa miała swój korzeń w jego rodzinnym domu. Tam musiało tego słowa nie być, albo nie było ono poważnie traktowane. Było traktowane jak mi pasuje. Wiecie, my jako dorośli ludzie, my potrafimy się oszukiwać nawzajem, jeśli chcemy, nawet patrząc sobie w oczy. Ale nie zdołamy oszukać naszych dzieci. Zapewniam was. To jest absolutnie niemożliwe. Nasze dzieci na pewno będą wiedziały, jaki jest nasz prawdziwy stosunek do Bożego Słowa, do Boga, do kwestii wiary. Czy rozumiecie to? Czy rozumiemy to? Jak jest to ważne? Bracie i siostro, jaki jest twój stosunek do Bożego Słowa? Bo nawet jeśli ty przeżyjesz jakoś, w sumie ten Samson też tam jakoś przeżył, nie? Te konsekwencje nie były takie okropne znowu, nie? Co tam oczy, nie? Rozumiecie mnie, o czym mówię?
Bóg i tak wypełni swoją wolę, tak jak przez Samsona. Tylko no... Lepiej nie umrzeć pod kamieniami, może nie mieć wydubanych oczu. Może lepiej mieć szczęśliwe życie małżeńskie. Tak? Może to jest lepiej, nie? Bóg i tak wypełni swoją wolę. Słuchajcie, on to zrobi. On to zrobi z naszym życiem, w ten lub inny sposób. Fakt, że Samson jest kimś wyjątkowym w Bożym planie, my niekoniecznie kimś takim być musimy, tak? Nie wiem, czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć więcej. Solidnie poznawajmy Pismo Święte, a będziemy wiedzieli, co mamy robić i jak postępować. Pamiętajcie, że dom chrześcijański ma być pełny Bożego Słowa. Jeśli nie jest pełny Bożego Słowa, staje się potencjalnym zagrożeniem. Potem w zborze pojawiają się pozornie wyglądający na chrześcijan ludzie, którzy są śmiertelnym zagrożeniem dla tych, którzy będą chcieli się ożenić z nimi. Czy wyjść za nich za mąż. To jest bardzo poważna sprawa. Bo wiecie, w środowiskach chrześcijańskich bardzo często byle w Panu przekłada się na byle ze zboru. A to nie zawsze jest prawda. Natomiast ta odpowiedzialność za odpowiednie ukształtowanie, za przyprowadzenie dzieci do Pana, ona jest na rodzicach złożona. Wiecie, ja czytałem 1100 razy tą rzecz, ja mogę przeczytać tysięczny 101, 5 Mojżeszowa 6:4-7. Odnośnie wychowania dzieci. Przepraszam, od 7 dalej. Może od 4. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu. Idąc drogą, kładąc się i wstając, przywiążesz je jako znak do Twojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Współcześni Izraelici zrobili z tego żart, jak z większości Bożego Słowa, i noszą takie kwadratowe jakieś dzyndzle na głowie czy na ręce. Nazywa się to filakterie. Mają też jakiś werset przybity gdzieś tam. Słuchajcie, to jest zupełnie proste. Wystarczyłby tatuaż. Chodzi po prostu o umysł i o czyny. Dlatego jest głowa i ręka. Ale oni chcą zajmować się Bożym Słowem, nie zmieniając swojego życia. Dlatego robią takie cyrki. Po prostu. Nie wiem, czy chcielibyście coś jeszcze do tego Manoacha dodać? Jaki ojciec? Nie? Wiesz, co znaczy Manoach? Ostoja. On był taki pępek świata, że jego syn też został pępkiem świata. Widzicie to w tym tekście? To jest takie... Ona biegnie, on idzie. Ona pracuje, on leży.
On po prostu ostoja, no. Nie wiem, może leżał ostał krzyżem. Ostał się tak. W domu po prostu. Co? Ostał się w domu. Ostał się w domu, tak. Ale za to ostawa. Bracia, zachęcam was do takiego spełniania tego, o czym czytamy w Piśmie Świętym. Po prostu. Podobnie siostry. Zachęcam was. To jest prawdziwa łaska Boża. To jest prawdziwa mądrość Boża. Wiecie, lepiej... gdzieś tu to nawet napisane miałem. Lepiej rozumieć, jaka jest wola Boża, niż być jak ten osioł i wół poganiani uzdem i wędzidłem. Lepiej rozumieć. Jesteśmy wezwani do tego, aby rozumieć Bożą wolę. Wiecie, wbrew temu wszystkiemu, co się mówi w dzisiejszych czasach, nigdzie w Piśmie Świętym nie ma mowy o odbieraniu Bożej woli, natomiast jest o jej rozumieniu, przestrzeganiu, rozgłaszaniu i tak dalej. Manoach nie rozumiał tej podstawowej rzeczy. Nie rozumiał, że Słowo Boże, nie objawienie, to jest podstawa jego postępowania. I oczywiście Bóg czasami w różnoraki sposób przemawia do ludzi. Wiecie, jeśli do chrześcijan musi przemawiać w sposób inny niż przez Słowo Boże, to jest katastrofa. To jest katastrofa. To nie jest powód do radości. To jest powód do wstydu. Że Bóg nie przemawia przez Słowo Boże, musi użyć innego środka niż Jego proste Słowo i zrozumienie Go. Dziękuję wam za uwagę w takim razie.